Witam, to Aristeo. Przed nami rozmowa z ostatnim buntownikiem. Oczy Taora rozbłyskują wściekłym blaskiem. No to coś czują, że dostali łupnia. Znów tu przylazłeś, co? Odejdź, żywe stworzenie. To nie twoje miejsce. Poczekaj, Taorze. Wróżbita Rutwald przygotował dla ciebie wywar, dzięki któremu znów staniesz się sobą. Masz, pij, jeśli nie chcesz zmienić się bezmyślne zombie. Jego poprzednicy rozbili swoje flaszki. Teraz ciekaw jestem, co on uczyni. Taor wpatruje się nieufnie w eliksir, który trzymasz w ręce. Nagle wyrywa ci butelkę i wypija jej zawartość jednym haustem. No to jednak spotkałem pijaka. Tamci to jednak już byli, po prostu rzucili nałóg, a ten to jednak trzyma go to mocno. No dobra, wypiłem. I co teraz? Ach, boli, pali. Ty. To widocznie denatura był. Taor łapie się za szyję, jakby się dusił, pada na ziemię i zaczyna miotać się w konwulsjach. Szał Taora stopniowo traci na sile. Po chwili Taor staje blady i wymizerowany. Ale jak zauważasz z ulgą, bez błysku szaleństwa w oczach. Gdzie jestem? Co się stało? Kim jesteś? Taor łapie się za głowę. Wygląda na to, że zaczyna coś sobie przypominać. O bogowie, bogowie, o ja nieszczęsny, jak mogłem popełnić wszystkie te potworności, jak teraz spojrzę ludziom w oczy, zabiłem Runwalda, ukradłem królewski naszyjnik, zdradziłem moją wioskę. Nie musisz pokutować, Runwald przeżył. Niech bogom będą dzięki, a król z pewnością ci przebaczy. Dzisiaj potrzebny jest każdy żołnierz. Wybaczy czy nie, to zależy tylko od niego, ja natomiast... Wrócę do wioski. Dziękuję ci, Olafie. Uratowałeś mnie przed losem gorszym od śmierci. Chcę dać ci ten amulet. Mam nadzieję, że udało ci się uciszyć ten głos na zawsze. Dziękuję, Taorze. Zrobię z niego dobry użytek. Nie chcę amuletu. Nie no, jak dają, to biorę. No co? Nic więcej nie możesz zrobić. Taor został ocalony. Inni zginęli. Musisz pomówić z królem Hałckiem i dowiedzieć się, czy teraz może dać żołnierzy potrzebnych, by ruszyć na Isterin. O właśnie, ja potrzebuję armii. To cóż, wracajmy. O, nowy sklep. Taor. Fajnie, może będę miał kolejnego dostawcę, tak? O, ja tutaj gdzieś pamiętam, że jotunku można było kupić tutaj. Aha, a może on będzie miał jotunków, co? Witaj, Olafie. Chciałbym ci jeszcze raz podziękować za przywrócenie mi zdrowych zmysłów. Kiedy przypomnę sobie ten głos szepczący do mnie wszystkie te okropieństwa, przechodzą mi ciarki. Cieszę się, że nie zmieniłeś się w jednego z nieumarłych. Teraz jednak muszę odejść. O, jest tutaj opcja handlu. Zobaczmy, co też takiego ma. O. Aha, ja tych nie chcę. Tych też. O, to najwyżej mogę. O, to jest kolejne źródełko jednostek, które prędzej czy później prawdopodobnie będę chciał mieć, bo one też mają opcję wskrzeszania. A to by był dobry pomysł właśnie w miejsce tych łobuzów. Tylko że jak na razie to nie wiem, 16 najwyżej można kupić, bo tu 8, gdzieś tam też 8 widziałem. Chyba że coś pomyliłem, ale pewnie niewiele się pomyliłem. Tutaj. A, to jakaś lipa. To jest dosyć fajne, tylko że problem polega na tym, że ja, jeśli chodzi o pozycję regalia, to za bardzo nie ma miejsca. Ale fajnie, kolejne źródło. Tu można było kupić. Dobrze, ale jeszcze pogadajmy. A właśnie, zobaczmy te regalia. No właśnie, i co ja miałbym tutaj wyrzucić? Chyba że to. Aha, nie, to nie są regalia, to jest po prostu broń. Regalia to chyba to. To.
A tu? Może tutaj są też regalia? Nie, artefakty. Ale i tak tej tarczy bym nie oddał, nie? Wiadomo. Dobra, zagadajmy z tym pasożytem, który tu pełni funkcję Jarla. Pozdrawiam cię, Olafie. Jesteś godzien bycia synem króla, a kiedyś zostaniesz wspaniałym przywódcą swego ludu. Taur wrócił do wioski wraz ze wszystkimi swoimi ludźmi. Opowiedział mi o tym, jak ich uleczyłeś. Dziękuję ci za to, co zrobiłeś. Ale gdzie jest reszta? Nie znalazłeś ich jeszcze? Pozostali wojownicy przeszli na stronę nieumarłych. Chcielibym też dołączyć do martwiaków, więc musiałem ich zabić. Zaprawdę, przynosisz smutne wieści, Olaf, synu Tormunda. Moi najlepsi wojownicy zwerbowani przez nieumarłych i zabici. Co za hańba dla mego ludu. Czy teraz, gdy Taor powrócił, dasz mi swoich wojowników królu? Hauk przerywa ci. Nie, Olafie, synu Tormunda. Rzeczywiście, Taor powrócił, ale nawet z jego wojownikami mamy tylko 1/3 ludności wioski, a nieumarli panoszą się wszędzie. Wróżbita taki jak ty musi rozumieć, że teraz każdy topór się liczy. Oto moja rada, udaj się na Fastland i porozmawiaj z Ingwarem. Wierzę, że nie jest atakowany tak jak my i będzie mógł wspomóc się bronią i wojownikami. Dobrze, królu Hauck, udam się na Fastland. Może to chcesz powiedzieć, że nie dasz mi żadnych żołnierzy? Jak mam to zrobić? Pomogłeś mi, nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli któryś z młodych wojowników zechce szukać sławy u twojego boku, to nie zamierzam go zatrzymywać. Ale nie mogę oddać ci całej armii. Dobrze, królu Hauck, udam się na Fastland. Jeszcze jedno, Olafie. Chcę ci podziękować. Ty mi lepiej armię daj, a nie tam dziękowanie. Słowa to są słowa. A ja potrzebuję broni, takich artefaktów, no i oczywiście rekrutów. Oczywiście słowa nie wystarczą, by wyrazić moją wdzięczność za to, co zrobiłeś dla mojej wioski. Weź te bransolety. Mogą okazać się przydatne w podróży. Dziękuję, Hauck. Dostępny jest nowy tytuł. No jasne, że bierzemy. Zostałem teraz rozjemcą. Dzięki tobie, Taur, odzyskał zmysły, a zbuntowani wikingowie Chukot i Gronnum położyli głowy pod topór. Teraz już wszyscy wiedzą, że nie można oprzeć się twej w sile. Mapa żeglugi? Ale nie, ja już to mam przecież. Aha, ale masz już tę mapę, więc bez wahania wymieniasz cenne znalezisko na rzadki zwój magii wędrowca. Starożytna wiedza. Dobrze, ale ja chciałbym się wybrać po jotunków. Wydaje mi się, że to było tutaj. Takie bardzo ukryte miejsce. Aha. No jak to wygląda? No, całkiem fajnie. Czy to było tu? Czy to były trolle? Oj, jednak dobrze pamiętałem. Czyli mój jotunek dostał braciszka. Albo siostrzyczkę. Jak się z tego małe pojawią, to będzie znaczyło, że mam problem. A właśnie. Nie, tu się niestety nic nie zmieniło. Dziękuję wszystkim za przyjęcie odcinka. W kolejnym. Jeszcze nie wiem, gdzie się udamy. Zobaczymy.